Trudna sytuacja pszczelarzy. Znam takie sytuacje, że pszczelarze sprzedają pszczoły po to, żeby kupić cukier, który obecnie jest w lichwiarskich cenach. KANS stawia na biznes turystyczny. Rekrutujemy na biznes turystyczny, to nowy kierunek na naszej uczelni. Spór o malowanie przejścia dla pieszych. Nie wyobrażam sobie, żeby koszty poniosło miasto. Dzień dobry Państwu, jest 10 sierpnia, środa, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Przy szkole podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze powstała nowa hala sportowa. Był to bardzo wyczekiwany w tym miejscu obiekt, jednak przy tej inwestycji nie wszystko poszło tak, jak powinno. Tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel tamtejszej Rady Rodziców i nie kryje żalu do głównego wykonawcy. Sprawa tyczy się tego jednego miejsca. Przed wjazdem do szkoły znajduje się przejście dla pieszych. Problem w tym, że już jest mało widoczne. Firma, która postawiła piękną halę sportową przy szkole nr 8, w naszej ocenie uszkodziła, zniszczyła przejście dla pieszych, które znajdowało się w bezpośredniej bliskości tejże hali i szkoły, z tyłu za pocztą przy ulicy Różyckiego. Nic dziwnego, w końcu w czasie budowy przez ten odcinek drogi wielokrotnie przejeżdżał ciężki sprzęt. Dodatkowo, jak widać na zdjęciach archiwalnych, w jego pobliżu wykonawca składował piach, co zdaniem przedstawiciela Rady Rodziców z popularnej ósemki mogło przyspieszyć zniszczenie przejścia. Nie trzeba mieć wiedzy z zakresu drogownictwa czy z zakresu budownictwa, żeby wiedzieć, że piach rozjeżdżony po placu zmieszany z błotem pośniegowym zrobi peeling zwykły. To w kosmetologii trzeba się trochę orientować i sprawa jest dla mnie jasna. Wydawałoby się, że to drobnostka, bo koszt odtworzenia tego miejsca nie przekroczyłby 2000 zł. Jednak jest inaczej. Mamy drobny spór z wykonawcą. Wykonawca uważa, że sprawstwo nie jest po ich stronie. My uważamy inaczej. Próbowałem się z kierownikiem budowy umówić dwukrotnie. Dwukrotnie pan nie dotrzymał terminu. Uznałem, że to wystarczy, żeby chcieć się z kimś porozumieć. Mamy dokumentację zdjęciową, jak wyglądało to przejście po 3 latach, kiedy poprosiliśmy o jego odnowienie, jak wyglądało tuż po odnowieniu, jak wyglądało 2 miesiące po tym, kiedy tutaj były prowadzone prace. Po 2 miesiącach jest bardziej zniszczone niż po 3 latach normalnego użytkowania. Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego jest bliżej niż dalej, dlatego poprosiłem Miejski Zarząd Dróg i Mostów o odtworzenie tego przejścia, żeby było gotowe, eleganckie, estetyczne i funkcjonalne do uroczystego otwarcia hali z dnia 1 września. A potem mam nadzieję, że zarząd stanie na wysokości zadania i ściągnie pieniądze z wykonawcy. Nie wyobrażam sobie, żeby koszty poniosło miasto. Udało nam się skontaktować z kierownikiem budowy hali przy szkole podstawowej nr 8. Zapytaliśmy go, czy faktura za wykonane odmalowanie przejścia zostanie pokryta przez firmę, w której pracuje. Teraz jednoznacznie panu tego nie odpowiem, bo to jest decyzja mojego szefa, ale myślę, że nie będzie chciał robić z tego powodu problemów. Próbowaliśmy skontaktować się z szefem firmy, jednak nie udało nam się. Pozostaje mieć nadzieję, że słowa kierownika budowy okażą się wiążące. Bo w końcu dobrą firmę można poznać nie po tym, jak zaczyna, a jak kończy. Przejście przy popularnej ósemce już zostało odmalowane. Teraz na wykonawcę czeka rachunek do uregulowania. Czy w związku z brakiem cukru i jego wysoką ceną pszczelarze będą zmuszeni zrezygnować z prowadzenia swoich pasiek? Więcej na ten temat w naszym materiale. Znam takie sytuacje, że pszczelarze sprzedają pszczoły po to, żeby kupić cukier, który obecnie jest w lichwiarskich cenach. Cukier jest coraz droższy, a do tego w wielu miejscach niedostępny. A jak już można go kupić, to w ograniczonych ilościach. To trudna sytuacja m.in. dla pszczelarzy, którzy podają go pszczołom podczas zimowania i suszy. Jeśli na przykład występuje susza tak jak w tym roku, tego cukru potrzeba będzie znacznie więcej niż jeśli by tej suszy nie było. Nastąpił problem, ponieważ sklepy reglamentują zakup cukru. W niektórych sklepach jest to 2 kilo, w innych 5, w innych 10. Niektóre sklepy wypraszają klientów, którzy weszli po raz kolejny kupić 5 czy 10 kg cukru.
Problem reglamentacji, czyli ograniczenia zakupu, dotyka właścicieli małych i dużych pasiek. Kupując po 5 kg cukru w sklepie, ponieważ taka jest reglamentacja w tym momencie, zaopatrzenie się w cukier na zazimowanie pasieki zajęłoby mi 2 lata. Czyli około 700 dni potrzebowałbym, żeby kupić cukier, nie mówiąc o kosztach dojazdu do sklepu i zmarnowanym czasie. Nie zostały wdrożone żadne mechanizmy, żeby zaopatrzyć grupę producencką, którą są pszczelarze, w cukier i żeby zapewnić zimowle pszczołom. Pomoc, którą zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to 20 zł na rok do jednego ula. Takiej samej wielkości wsparcie było w latach ubiegłych. Jak twierdzą pszczelarze, to może nie wystarczyć. Na Węgrzech cena cukru wynosi w tej chwili 2,40 zł. Jeśli chodzi o Niemcy, to jest 0,70 euro, czasami 0,68, to jest poniżej 4 zł. U nas jest ta cena dużo wyższa, a my jesteśmy zagłębiem, jeśli chodzi o produkcję cukru. Czy w związku z brakiem cukru i jego wysoką ceną pszczelarze będą zmuszeni zrezygnować z prowadzenia swoich pasiek? Część osób zrezygnuje z pszczelarstwa. Jest to karygodne, jak również karygodne jest to, że nikt z Ministerstwa Rolnictwa ani Środowiska sprawą zaopatrzenia pszczelarzy w cukier się do tej pory nie zainteresował. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem, czy jeszcze w tym roku planowane jest jakieś dodatkowe wsparcie dla pszczelarzy w związku z wysokimi cenami cukru oraz ograniczeniami w jego sprzedaży. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych otworzyła 2 nowe kierunki: psychologię oraz biznes turystyczny. Dzisiaj poznaliśmy więcej szczegółów na temat tej drugiej propozycji. Dlaczego warto podjąć naukę na tym kierunku? Choć są wakacje, to w ośrodkach akademickich praca wre. Wszystko przez trwającą rekrutację. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych ma 2 kolejne mocne argumenty, które mogą pomóc przekonać przyszłych studentów, aby złożyli dokumenty właśnie na tej uczelni. Są nimi nowo otwarte kierunki. Rekrutujemy na biznes turystyczny, to nowy kierunek na naszej uczelni. Studia licencjackie, 3-letnie. To druga tak dobra wiadomość, bo przypominam, że dostaliśmy również zgodę na uruchomienie psychologii, 5-letnich studiów magisterskich. W biznesie turystycznym studenci będą mogli wybrać jedną z 2 specjalności: hotelarstwo, spa i wellness oraz obsługa ruchu turystycznego. Największym walorem kierunku biznes turystyczny, który prowadzony będzie przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, jest na pewno jego praktyczność, która nie polega tylko na tym, że zajęcia będą prowadzone przez praktyków, czyli fachowców, ekspertów, przedstawicieli branży turystycznej i hotelowej naszego regionu, ale przede wszystkim na zwiększonej liczbie godzin praktycznych, na przykład w postaci dodatkowych branżowych praktyk zawodowych lub potrojonej liczbie godzin języka obcego specjalistycznego. Na tym nowości w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych się nie kończą. W trakcie dzisiejszego spotkania przedstawiony został także nowy kierownik katedry Jeleniogórskiej Uczelni. Jest to nasz były absolwent, jest to pan Kornel Musiał, jest to były przewodniczący samorządu studenckiego. Także występuje teraz w roli nie tylko nauczyciela akademickiego, wkrótce doktor nauk społecznych, ale również kierownik zarówno kierunku psychologia, jak i kierunku biznes turystyczny, studia licencjackie. Ze względu na przedmioty i prowadzone kursy na tym kierunku, nasi absolwenci będą przygotowani również do dalszego rozwoju, zarówno naukowego, jak i edukacyjnego. Chcemy, aby byli rozwinęli swoje umiejętności analityczne, aby wykorzystywali w trakcie swoich warsztatów różnorodne metody i techniki badawcze. I co najważniejsze, uważamy, że obecnie na rynku pracy pożądana jest kompetencja wielozadaniowości. Po takim kierunku jak biznes turystyczny nie powinno być problemu ze znalezieniem pracy, zwłaszcza w naszym regionie. Absolutnie tak. Uważam, że
nie tylko w tym regionie. W ogóle biznes turystyczny, jak widać, on się pomimo pandemii całkiem dobrze ma i będzie się rozwijał cały czas. W związku z tym, a szczególnie w tym regionie, nowy taki kierunek studiów, tak? Studiów, nie szkoła średnia i tak dalej, to jest bardzo, bardzo dobry ruch. Jak najbardziej jest to bardzo dobry kierunek, zawsze będzie można znaleźć pracę w turystyce, jest ona przede wszystkim ciekawa, a poza tym jest to region, który cały czas się rozwija i cały czas są nowe inwestycje, więc to jest strzał w dziesiątkę studiować kierunek związany z turystyką. Rekrutacja trwa do końca września. Dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie w górach. Dziś przewodnikom i ratownikom górskim dziękujemy za ich zaangażowanie, ogromną wiedzę, często także poświęcenie i odwagę. Dzień przewodników i ratowników górskich przypada 10 sierpnia. Z tej okazji zorganizowano spotkanie na szczycie Śnieżki. To dzięki ich pracy turyści mogą odkrywać nasze piękne góry, czując się przy tym bezpiecznie. A w związku z 70. rocznicą powstania GOPR radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2022 rokiem ratownictwa górskiego w Sudetach. A wszystkim przewodnikom i ratownikom górskim oraz turystom życzymy tyle samo powrotów, co wyjść w góry. Dziewiątego sierpnia w wieku 65 lat zmarł proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze ksiądz pułkownik Andrzej Bokiej. Msza święta w intencji zmarłego odprawiona zostanie 11 sierpnia o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Z kolei uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 sierpnia o godzinie 11.30 w tym samym miejscu. Po Eucharystii dalsza część ceremonii pogrzebowej odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej 58 w Jeleniej Górze. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, dobrego wieczoru życzę, do zobaczenia.